Kilka tygodni temu brałem udział w pewnym panelu dyskusyjnym. Udział wzięli w nim eksperci od marketingu, bardzo znani ludzie i ja. Prowadzący zadał ciekawe pytanie, eee, mianowicie co jest najważniejsze dziś w marketingu? Wymieni jedną rzecz. No pytanie jak pytanie. Mówi się, że nie ma głupich pytań, choć pozornie to pytanie wygląda na idiotyczne, ale takie nie jest. Jest mądre i głębokie. Kalski jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Ze wszystkich rzeczy, które są ważne, istotne, wymień jedną najważniejszą. Oczywiście, temat sztucznej inteligencji zdominował odpowiedzi, ponieważ to modne, świeże, niezrozumiałe, ale też ciekawe, inspirujące. I każdy chce o tym mówić, a najwięcej mówią o tym ci, którzy pojęcia większego o tym nie mają, ale tak już jest. I tyle. Miałem jakiś czas na zastanowienie się, aby odpowiedzieć. I tak sobie pomyślałem o tym, zacząłem sobie przypominając sobie o tym, to co wiem, to co przeżyłem sam, eee, i to o czym czytałem, czego się uczyłem. Myślałem nie do przodu o marketingu, myślałem wstecz. Myślałem to co było, analizowałem kampanie, które się odbyły. Eee, co decydowało w tych kampaniach, które tworzyłem sam kiedyś i tworzę. To w wielkich, światowych kampaniach, o których wiem, to decydowało. I tych średnich, które, o których się uczyłem, też inspirowałem, czytałem. I dotarło do mnie, że jeśli mam powiedzieć o jednej rzeczy najważniejszej, to nie będzie to sztuczna inteligencja, analityka, Google, badania rynkowe i setki innych ważnych, istotnych spraw, ale nie najważniejszych. Będzie to to. Story i copy. Storytelling i perfekcyjnie użyty do tego Copywriting. W tym momencie przypomniała mi się książka Sapiens. Od Zwierząt do Bogów. Książka nie mająca nic wspólnego z marketingiem, biznesem. Książka, którą lata temu czytałem, która zmieniła tak naprawdę wszystko, co robiłem wcześniej. Gigantyczny wpływ na mnie miała. Autor to izraelski historyk. Profesor Uniwersytetu w Jerozolimie. Genialny Yuval Noah Harari. Opisał całą historię człowieka. Ale mnie powaliło wręcz to, co opisał w kontekście historii, które ludzie sobie opowiadali. Żyjąc w małych grupach, w jaskiniach, potem w jakichś plemionach, potem w większych społecznościach, co ich scalało, co powodowało, że czuli się, że przynależą do jakiejś grupy, do społeczności, to historie, jakie sobie opowiadali wieczorami, siedząc przy ognisku, potem w knajpach wspólnie, potem na wiecach wyborczych lub w kościele. Wszystko to to nic innego jak storytelling, który miał gigantyczny wpływ na nas, na nasz rozwój. I ma do dziś cały czas, ma dalej. Historie potrafią działać cuda, ale też niszczyć ludzi i społeczeństwa. Prowadzą do wojen lub do dobrobytu. To zależy, jakie wykorzystują ludzie opowiadający te historie. Kwestia wiary. Yy, Każdej, w jaką ludzie wierzą, to nic innego jak perfekcyjny storytelling. Historie mogą być prawdziwe lub nie, to bez znaczenia. Ale one właśnie oddziałują na tę część mózgu, która podatna jest na manipulację, na wpływ negatywny lub pozytywny, na wyobraźnię i na odczucia, na uczucia. To historie mogą przenieść każdego w inny, własny, wymarzony świat. To dlatego tak lubimy filmy Science Fiction. Popatrz. Czy czasami chociaż raz nie wyobrażałeś sobie w myślach, że jesteś kimś innym, niż jesteś naprawdę? Sławnym aktorem, piosenkarką, politykiem albo sławnym sportowcem? To też historie, które sami sobie opowiadamy, przenosząc się w inny, znacznie ciekawszy wymiar. I każdy tak ma, nawet nie mów, że nie. To genialna rzecz, ale też przestroga dla nas. Yy, tylko czy ktokolwiek się przejmuje tym, że słyszy historie, które mają na celu zmanipulować nas? Nie, one są ciekawe zawsze. Storytelling był jednym z tych rzeczy, które spowodowały, że nasz świat wygląda tak, jak wygląda że jesteśmy tym, kim jesteśmy. To historie tworzą bogów, influencerów, gwiazdy i polityków. To historie sprzedają najlepiej. Nikt tak nie działa na ludzi jak dobra i ciekawa historia. Ciekawicie to, co słyszysz? To historia, właśnie. To storytelling, który ma skupić Twoją uwagę, i zakładam się, że skupił. Tak. Historie. Świetnie opisane. Ujęte krótko, zwięźle, zwięźle ekstrakcyjnie, konkretnie i prosto. Na tak postawione pytanie odpowiedź mogłaby być tylko jedna. Storytelling oparty na świetnym copywritingu. To jest najważniejsze. Popatrz wstecz. To to właśnie decydowało, ee, patrząc wstecz, to to właśnie decydowało o efektach handlowych, sprzedażowych tych kampanii, tych największych, które znamy. Analizując najlepsze, ale też najbardziej efektywne kampanie Strategie marketingowe dotarło do mnie Że to co daje szansę na skuteczność W praktyce, nie w teoretycznych rozważaniach To copy, to copywriting Oparty o historię i storytelling Czyli to w jaki sposób opowiesz o swoim produkcie Swojej usłudze, w jaką historię je ubierzesz To jest decydujące i najważniejsze Ponieważ to właśnie może dać niesamowite efekty jeśli trafisz z przekazem. Cała reszta to tylko narzędziownia i mechanika prowadzenia działań reklamowych, marketingowych. Ale copywriting oparty na storytellingu decyduje w największym stopniu, i pomimo lat to się nie zmienia. Jasne, marketing się zmienia, narzędzia i możliwości się zmieniają, ale też zmieniają się rynki. Każdy rynek w swoim rozwoju przechodzi etapy szybkiego wzrostu, dociera do rynku nasyconego zwanego nasyconym. Następnie przekształca się w rynek konkurencyjny, a potem w wysoce konkurencyjny. No potem musi nastąpić załamanie rynku lub jakaś nagła, wewracająca wszystko zmiana, gdzie powstaje coś nowego, innowacyjnego, a potem ponownie historia zaczyna koło. I od nowa. Czasami rynki umierają, po prostu znikają, wypierane przez inne produkty, inne rozwiązania, jak na przykład gazety, czy telewizja, która właśnie jest na wymarciu w obecnej formie. I to jest zupełnie normalne. Przekształci się w coś innego. Inaczej reklamuje się rzeczy na rynkach rosnących, nienasyconych, a inaczej na rynku wysoce konkurencyjnym. Poza tym zmieniają się też ludzie, klienci, odbiorcy. My się zmieniamy. Jasne, to prawda, zmienia się wszystko i szybciej, i dzieje się to szybciej niż nam się wszystkim wydaje, ale nie zmienia się sposób, w jaki ludzie odbierają komunikaty od tysięcy lat. Zmienia się wszystko, ale nasze mózgi zmieniają się najwolniej i w zasadzie nie zmieniają się chyba wcale. Około 100 lat temu legendarny copywriter tak go nazywano, ale tylko dlatego, ponieważ nie wymyślono jeszcze wtedy pojęcia strategii marketingu. Legendarny Claude Hopkins, zmieniając narrację i sposób opowieści o pewnym mydle, dodając genialną historię do banalnego mydła, stworzył markę Palmolive. I z upadającej firmy narodził się koncern światowy, który znasz. Tak, tą markę, którą znasz i używasz, która padłaby w tamtym czasie, gdyby nie kilka słów, zdań wymyślonych i skleconych przez pana Hopkinsa. Plus oczywiście dostępna w tamtych czasach metodyka i narzędzia marketingowe, ale to te słowa zmieniły wszystko i historia, którą te słowa opowiadały. Połączył mydło, które nie strzelało się z Kleopatrą. Oczywiście to nieco głębsze było, ale w sumie sprowadziło się do kilku zdań użytych i słów, i obrazu, które w sumie spowodowały, że marka odżyła i odpaliła w sposób niewyobrażalny. Samo mydło nie zmieniło się wcale. Zmienił się tylko kontekst i sposób, w jaki Hopkins o mydle opowiedział. I już. I historia opowiedziana przy okazji. Krótka, konkretna, dająca szereg powodów do zakupu tego mydła. Właśnie. To kilka słów i jeden obrazek czarno-biały narysowany prawie że odręcznie. Wtedy to było katalizatorem gigantycznego rozwoju marki Palmolive. Sekret piękny od tysięcy lat. I klopatra z boku, i mydło zrobione na oliwie z oliwek i oleju palmowym. A, i żeby było jasne, dla wszystkich mędrców od polityki cenowej i rabatów, cena mydła wzrosła przed kampanią. Wraz ze startem kampanii, mydło wtedy, kiedy było tańsze. Nie sprzedawało się. Kiedy zdrożało, zaczęło się sprzedawać w tysiącach sztuk codziennie. Ale to nie cena była powodem, tylko kilka słów, no i Kleopatra oczywiście. Hopkins ma wiele takich dokonań. Pomyśl nad sposobem komunikacji i copywritingu marek, które znasz: Apple, Nike. Popatrz, jakie znaczenie ma właśnie copywriting, w tym co te marki osiągnęły i tkwiące w nich historie. To przenosi marki w inny wymiar. W skali świata, kontynentu, państwa, miasta, ale też osiedla. E, bo to też rynek dla kogoś. Wielki świat to wielki świat. W Polsce działa dokładnie tak samo. Pomyśl o kampanii Zostań Bohaterem Twojego Domu. Przecież kampania ta, oparta o ten przekaz, przyniosła tej marce niesamowite efekty. Ludzie ubierali ją ciepło, z humorem, zapamiętywali ją pozytywnie, uczucia mieli przy niej. I w znacznie większym stopniu kupowali produkty tej sieci. To działało na wyobraźnię. I utożsamiałeś się z tym typkiem, który sam walczy z remontem i czasami przegrywa. Eee, to były świetne historie, oddziałujące na mózgi ludzi, ujęte w ramy genialnego kopii. Nie daj idiotów Lub, jak sobota to, tylko już wiesz gdzie pójdziesz. Do Lidla. Albo, twój kot. Kupowałby łyskaz. Copy i story są kluczem, są najważniejsze. Jestem tego pewien i cała historia marketingu, koncepcja AIDA 3P, 4P, 5P, nawet jak będzie kiedyś, może nie wiem, 75P, to nie zmieni tego, że copy i story było, jest i będzie najważniejsze na rynkach nasyconych ofertami i na rynkach przez to wysoce konkurencyjnych. Amen. Dobrze, co to jest w takim razie copywriting? Jak my to rozumiemy? Weźmy na początek definicję z Wikipedii. To tworzenie treści reklamowych opartych na psychologii na sprzedaży. Okej, okay, spoko. Tak można też powiedzieć. Ale weźmy w to głębiej. Copywriting to etap kreatywny w tworzeniu. jego efekcie powstają m.in. scenariusze oraz treści do broszur reklamowych, Idea copywritingu zakłada, że copywriter zna, rozumie i umie stosować techniki i metodę sprzedaży, i rozumie rynek, na którym działa. A, to już bardziej dokładne i bardziej skomplikowane, ale oddają też sens. Skupię się na ostatnich słowach. Copywriter zna, rozumie i umie stosować techniki sprzedaży i rozumie rynek. No to tu jest klucz. Osoba, która tworzy treści reklamowe, musi być świetnym sprzedawcą. Musi rozumieć biznes, zasady rynkowe. Rynek, na którym działa, musi rozumieć, jak ubierają rzeczywistość ludzie, do których kieruje swoje treści. Psychologia, psychologia społeczna i wiele innych obszarów wiedzy, człowiek taki musi mieć w tym palcu albo w tym. Aby spod tego palca wyszedł tekst, twój kot kupowałby łyskaz. Te kilka słów napisałby każdy. To idiotyczne zdanie, ale użyte w kontekście produktu, który masz sprzedać i osób, do których kierujesz przekaz. Wywołał genialne efekty. I aby tak proste zdanie powstało, pracował nad tym sztab ludzi o bardzo szerokich umiejętnościach. No albo jeden człowiek, który po prostu wiedział, co trzeba zrobić. Jesteś tego warta. Te trzy słowa pracowały dla marki L'Oreal chyba dość 40 lat. I były drogowskazem do gigantycznego wzrostu i sukcesu tej firmy. W połączeniu oczywiście z innymi działaniami, ale całość była spójna z tymi słowami, które rozumieli wszyscy, i słowa te oddziaływały nieprawdopodobnie na te osoby, głównie kobiety, które mają kupić te produkty. Nie Jesteś tego warta. I dziewczyny kupowały w znacznie większym stopniu produkty tej marki. Jesteś tego warta. To świetne kopie, które uruchamia wyobraźnię, a więc najważniejszy obszar mózgu, klienta, tam gdzie wchodzą historie, bo jesteś tego warto. I historie będą tworzyć się same w głowach. Nie trzeba nawet o nich mówić, wyobrażą sobie resztę całą. Proste, prawda? I genialne. Hopkins z mydłem zrobił tak, sekret piękna od tysięcy, od trzech tysięcy lat. A na grafice była Kleopatra i mydło. I tak powstało mydło Palmolive. Poczytaj o tym. Z milionów możliwych słów Hopkins wiedział, że te kilka prostych złożonych w zdanie połączonych z grafiką, te wiedział, że to wystarczy i że to zadziała. Copywriting to sprzedaż. Efektem ma być skupienie uwagi na produkcie, który opisujesz, który pokazujesz i który opisujesz. I zrobienie dzięki temu różnicy. Gdzie? W głowie odbiorcy. Tam ma powstać różnica. Skoro da się z mydłem, to da się ze wszystkim. A teraz prościej, z naszego podwórka. Jak za pomocą prostych słów można zmienić pozycjonowanie marki i jej przychody? Na przykład, no drobna rzecz, ale ciekawa: przychodnia lekarska, prywatna, w dużym mieście. Zgłosili się, ponieważ chcą kampanię. Chcą zagęścić grafiki lekarzy, wiadomo, tak? Chcą no, po prostu, żeby więcej przychodziło tych klientów, czyli pacjentów. Przerobili już kilka agencji i efektów nie było. Nie mogło być, ponieważ agencje te, jak i sami właściciele kliniki podchodzili do tego, jak do sprzedaży produktów. A to nie będzie działać. To, to ma spowodować, aby pacjent przychodził do tej kliniki. To nie sprzedaż tego tak, jak sprzedaje się buty w internecie. Ten mechanizm w przypadku medycyny działa zupełnie inaczej. W przypadku butów, samochodów czy innych namacalnych produktów możesz robić standardowe rzeczy. Tu nie. Tu trzeba było opowiedzieć. Zmieniliśmy nazwę kliniki i cały marketing był poszerzeniem i rozwijaniem tej nazwy. Hmm, popatrz. Jak nazywają siebie kliniki? Endamed, Pindamed, Multident, Superdent, BingoBent, nie wiem, Dentamed, Dental Clinic, Centrum Somatologii, a nawet Galeria Uśmiechu. Lub jakoś podobnie. No właśnie, wszystkie są podobne do siebie. A my użyliśmy prostej metody. Jeden z właścicieli ma świetne nazwisko, idealne i świetnie brzmi. Fonetyka się zgadza, jest krótkie, konkretne, a więc nazwaliśmy to tak: Stomatologia i tu nazwisko. Aby nie zdradzać marki, o której mówię, zróbmy tak: Stomatologia doktora Kalskiego. Prosty logotyp, nazwisko jako fundament komunikacji i twarz nosząca to nazwisko twarz właściciela. I cała komunikacja wyglądała tak, jakby to doktor Kalski zwracał się do ciebie. Nawet jeśli mówiła e, w krótkich filmikach jakaś pani, doktor, kobieta, to też formułowała to w nieco dziwny sposób, zapraszam do doktora Kalskiego. Stomatologia doktora Kalskiego. I tak powstała komunikacja w social mediach, w mailach, w SMS-ach, w ulotkach reklamowych. Tak użyliśmy idiotycznych ulotek i one zadziałały genialnie, w tym przypadku też. Powstała oryginalna komunikacja wyróżniająca tę markę wobec innych. Zrobiliśmy kontrast wobec konkurencji. Koniec. Plus cała komunikacja oparta została oczywiście, znaczy tak, cała komunikacja została oparta na nazwisku tego człowieka. Narzędzia, czyli sposoby komunikacji spójne były, zawsze każdy komunikat kończył się stomatologia i to nazwisko. I to zrobiło różnicę diametralną. To było wiarygodne i możliwe do Zapamiętania. Poza tym tam było nazwisko. A to już buduje pewną wiarygodność. Czasami najprostsze rozwiązania są skuteczne. Ważne, aby złapać kontekst i wiedzieć, z kim i z czym konkurujesz. Plus, o kogo konkurujesz? Jak najbardziej konkretnie. Powtórzę, o kogo konkurujesz? Copywriting. To nieco zniekształcone pojęcie, mające wiele definicji i znaczeń. I wiele osób twierdzi, że się, że się tym zajmuje. Ale pokażę Wam, jak to rozumiecie, jak naprawdę w praktyce wygląda praca Copywritera. Copywriting to sprzedaż. To tworzenie słów, tekstów, opisów. Co chcesz, nazywaj to jak chcesz, ale w efekcie finalnym to ma sprzedawać. Albo chociażby na to wpływać w sposób mierzalny, w sposób, który można zmierzyć. Cała reszta to bajkopisarstwo i mrzonki. Że coś piszemy. I jest fajnie. To fenomenalni copywriterzy wtedy, kiedy otrzymali strategię rozwoju firmy Avis i plan działania i zrozumieli o co w tym chodzi i po co w ogóle kopie jest potrzebne, w tym planie zrobili jedną z najgenialniejszych kampanii opartych na prostych słowach. Jesteśmy mniejsi, staramy się bardziej, jesteśmy drudzy, zależy nam mocniej. Te słowa działają na wyobraźnię tam tworzą się historie właśnie. I to te słowa spowodowały radykalny wzrost zainteresowania marką Avis. A o to chodziło. Resztę zrobiła idealnie dopracowana obsługa klienta, i kluczem, i zadaniem dla copywritera, a kluczem, i zadaniem dla copywriterów było tylko sprowadzić klientów do firmy. sprawach mi tu ludzi, tak można było do nich to powiedzieć. Resztę zrobimy już sami. I copywriterzy. Tymi dwoma krótkimi zdaniami zrobili to. Nie wiem, czy świetny sprzedawca będzie świetnym copywriterem. Nie sądzę, ale świetny copywriter może być bardzo dobrym sprzedawcą. Tego jestem pewien i kilku takich poznałem osobiście. Nie ma jednej metody pisania tekstów, które będą sprzedawać. Chociaż takie poradniki są i nie twierdzę, że wszystkie są do dupy. Większość, ale nie wszystkie. Problem w pisaniu takich tekstów polega na tym, że się je tworzy. A nie pisze. To jest twórczość, a nie odtwórczość. I w tworzeniu jest problem właśnie. Zmieniło się jedynie wszystko. Tak opisano kampanię reklamową nowego iPhone'a jakieś chyba 8 lat temu. Myśl inaczej, think different. Pamiętasz? A mówili o komputerach. O jaką historię, a jaką historię stworzyli przy okazji? Musisz mieć dobry i konkurencyjny produkt, ale to za mało na wysoce konkurencyjnym rynku. Musisz to opowiedzieć o tym produkcie tak, aby było to zrozumiałe, zapamiętane i żeby wybiło się ze wszystkich informacji, które klienci otrzymują. Analizując wstecz, jakie teksty były skuteczne, a jakie nie, okazuje się, że powtarzalna jest tylko jedna zasada. Proste, czasami bardzo proste, krótkie i oryginalne czyli totalnie oryginalne, muszą być. Jeśli zabiera się za to, zacznij chociażby od tego, aby zebrać informacje. Z kim i czym konkurujesz? O kogo konkurujesz? I to będzie punkt wyjścia do tego, chociażby czego nie robić. I zapewniam, to będzie idealny punkt wyjścia. Wyrzuć wszystko to, co robią inni. Wszystko to, co przychodzi ci na myśl w pierwszej chwili. I doprowadź się do stanu pustki w głowie. To idealny punkt wyjścia. Pozbądź się wszystkich paradygmatów i stereotypów, wszystkiego tego, czym przesiągłeś swoje branży i uwolnij się od tego. Wtedy masz szansę tworzyć. Wtedy masz szansę stworzyć to, na przykład Twój kot kupowałby łyskas. Lub z polskiego rynku genialna kampania Ziemi do kwiatów, która zaczęła się od tekstu hm, rośliny cię pokochają. I cała komunikacja marki i tej ziemi do kwiatów zbudowana właśnie na tym hasle, zwiększyła sprzedaż o kilkadziesiąt procent w bardzo krótkim czasie. Oczywiście to hasło to punkt wyjścia do całej kampanii, szerokiej, ale tak zwaną big idea, big idea to rośliny cię pokochają. Plus historia opowiedziana słowem, obrazem i tekstem. Proste i genialne. Zrobili to ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z tą branżą tym producentem, tym światem w ogóle. Zrobili to fenomenalni copywriterzy. Lub nazywaj jak chcesz. Marketerzy, kreatywni, obojętnie. Globa hopkińska Gloda Hopkinsa nazywano legendarnym copywriterem, bo wtedy tych wszystkich dziwnych nazw nie było. Dziś są, ale nie, niech to nikogo nie, nie zmyli. Obojętnie jak się nazywasz, twoje teksty mają sprzedawać. Amen. Lub wpływać w konkretny i mierzalny sposób na sprzedaż. Bo tylko po to firmy wydają budżety na marketing. Innego powodu nie ma. Copywriting to też pisanie ofert, jeśli już musisz to zrobić. W jednym z podcastów o pisaniu ofert właśnie sugerowałem, że prześlemy po wysłuchaniu, jak ktoś chce, tak zwaną instrukcję pisania ofert. I kilkadziesiąt osób to zrobiło, chyba nawet kilkaset. Ok. Instrukcja pisania ofert nie jest dokumentem, w którym znajdziesz odpowiedź, jak napisać swoją ofertę tak jeden do jednego. To dokument, który opisuje mechanizm tworzenia ofert i czytając go ze zrozumieniem, koniecznie, konieczne też jest przełożyć ten mechanizm na swój świat, na to, co robisz. I pewien przedsiębiorca zrobił to tak, że napisał dokładnie to, co teraz yy, usłyszysz. Yy. Siedziałem nad tym kilka dni. Wydrukowałem kilkadziesiąt swoich ofert, jakie moi handlowcy wysyłają setkami. Zrozumiałem po tygodniu. Pierwsze próby nic nie dały. Skracaliśmy, zmienialiśmy to, co w ofercie chcieliśmy umieścić. Było tego coraz mniej. W końcu zadziałało. Dziś powiem to wprost. Skuteczność naszych ofert wynosi ponad 40%. Wcześniej na 100 wysłanych około 20 ofert wywoływało jakiś efekt. Kontakt. Z klientem. Dziś na 100 wysłanek mamy ponad 60% odzewu od klientów i połowa z tego to sprzedaż. Dodam, miesięcznie wysłaliśmy około 300 ofert, dziś wysyłamy mniej niż 200, a sprzedaż wzrosła. I ten pan przyznał rację. Tydzień mu zabrało przetworzenie tego, tej instrukcji, na swoje produkty, na swoją branżę, na swój świat, na no, to. I to działa. Hmm. A kto ma rację? Ten stawia korację, bo tak powiedział ten pan do mnie. mailu, że miał pan rację. No więc kto ma rację, ten stawia kolację. Nie chodzi o to, kto ma rację. Po prostu jedne rzeczy działają bardziej, inne mniej, a reszta w ogóle nie działa. I trzeba tylko wiedzieć, które mają szansę działać lepiej. Oferty powinny być zbudowane w podobny sposób jak reklamy. Oczywiście zależy na jakim etapie wysyłasz ofertę. To ma wpływ na jej kształt, ale w gruncie rzeczy chodziło o to samo. Zainteresuj. Najpierw zrób to w ofercie. Okej, okay. nie mówię, że jest coś, co jest najważniejsze, jakiś święty graal marketingu. Na efekty składa się wiele elementów. Ale wracając do początku podcastu, gdyby ktoś raz jeszcze zapytał mnie, co jest kluczowe, powiem copywriting, storytelling. Copy history. Copy history twojej marki, produktu. Nie dlatego, że tak mi się wydaje, tylko dlatego, że większość kampanii, które projektowaliśmy dla klientów, tych, które przyniosły sukces, miały genialny, unikalny kopie history. Opowiadający jakąś historię w jakiś unikalny sposób. A jak popatrzysz na polski marketing, światowe kampanie i przeanalizujesz je, powiesz dokładnie to samo. Kopie history, kolego. Od tego zacznij. Pomyśl o genialnych. Świątecznych kampaniach Allegro o historii opowiedzianej bez tekstu, bez kopii. Ale jaka to historia? Dlaczego historie tak działają na ludzi? Jeśli chcesz zrozumieć to w naukowy sposób, polecam książkę Sapiens. Pama, profesora z Instytutu z Uniwersytetu w Jerozolimie. Sapiens od zwierząt do bogów. Dlaczego historie tak działają na ludzi? Jeśli chcesz zrozumieć to w naukowy sposób, dogłębnie, polecam książkę Sapiens. Od zwierząt do bogów. To w sumie ciężka sprawa, ale idealna do zrozumienia tego, jak powstawały społeczeństwa i dlaczego historie wywierały taki wpływ na nie. Generalnie książka, która nie jest o marketingu, daje pomysły i rozwiązania, jakich nie znajdziesz w specjalistycznych, e, chociaż często banalnych publikacjach. Jeśli szukasz swojego słownictwa, swojej unikalnej komunikacji, swojej historii, która ma pomóc ci sprzedaży, swojego. Twojej historii, swojego storytellingu i copywritingu, to napisz tu na biuromaopakalski.pl. Zobaczymy. Sprawdźmy to. Być może wspólnie wymyślimy jakieś oryginalne historie, które opowiedzą o Twojej marce. Dobrego dnia!